Czym dla Pana jest muzyka? Muzyka jest moim życiem. Staram się po prostu, żeby otaczała mnie cały czas. I staram się tworzyć i dawać innym ludziom, żeby również pomagała, wspierała. Żeby też ludzie, w szczególności moi uczniowie, potrafili z tego czerpać po prostu przyjemność i też, żeby to było od codzienności ich przyjemnym oderwaniem, a też wiem, że dla niektórych stała się to już częścią ich życia muzyka, ponieważ koncertują, grają, tworzą, co jest niezwykle przyjemne. I muzyka powinna być dla mnie po prostu cały czas. Ja sobie nie wyobrażam życia bez muzyki, aczkolwiek może się tak zdarzyć, że mi tramwaj urwie nogę albo rękę, bym miał problem z wykonywaniem, ale na pewno wtedy bym słuchał. To jest dla mnie niemożliwe, żeby nie było muzyki. Jaki styl muzyczny Panu podoba się najbardziej? Co Pan słucha na co dzień? Jest mi obojętne, czy to będzie pop, czy to będzie rock, czy to będzie muzyka klasyczna. Ważne jest, żeby była dobrze zrobiona, dobrze zagrana, dobrze wykonana. Po prostu nie lubię dziadostwa. I też jak coś sam tworzę, produkuję muzykę, to staram się, żeby to było jak najlepiej zrobione. Jak wykonuję muzykę, to również wkładam na to duży nacisk. I nie ma, oczywiście jest coś takiego, każdy ma jakichś swoich ulubionych wykonawców, ale nie będę tak mówił, że coś jest najlepsze, a coś jest złe. Może już tak. To nie jest dla mnie dobre podejście do muzyki. Tu bym też sugerował im, słuchaczom, żeby popatrzyli się na muzykę szerzej. Nie na zasadzie jednego wybranego utworu, wykonawcy. Aczkolwiek zdarza mi się, nie powiem, czasami zapętlę sobie jakąś jedną piosenkę i słucham jej w kółko przez kilka dni, bo sprawia mi tak dużą przyjemność, albo jest właśnie taką niesamowicie dobrze zrobiona i też na zasadzie takiej, żeby wychwytywać to, co ja później mogę poprawić w swoim graniu albo w tym, co tworzę, żeby jeszcze lepiej uczyć moich uczniów. Czasami dzielę muzykę, piosenkę, utwór, jak gdyby rozbieram tą całość na części pierwsze, co też może być inspirujące bardzo dla słuchaczy, żeby tak mogli sobie najczęściej, bo to chodzi o to, że najczęściej ludzie słuchają wokalisty albo wokalistki, a tak naprawdę to, co jest pod tym, to dla nich tylko przepływa, więc tu też na przykład czasami, żeby się odłączyć na chwilę od tego wokalu czy solista, posłuchać tego, co jest pod spodem. I wtedy ta muzyka się... To można zupełnie inaczej odbierać. Można jedną piosenkę właśnie słuchać w kółko przez kilka dni, a za każdym razem można znaleźć coś nowego. Co bardzo polecam tego typu posłuchanie muzyki. A później złożenie sobie tego już z powrotem w jedną całość i słuchanie tego po prostu tylko jako piosenki albo utworu, a nie tylko jako te właśnie malutkie elementy, które się na to wszystko składają. Ulubieni wykonawcy są, to zawsze ktoś ma coś ulubionego, ulubiony kolor, ale może go też cieszyć cała inna paleta barw, więc tutaj ja tak podchodzę do muzyki. Czy zdarzały się u Pana sytuacje, że słysząc pełną piosenkę czy muzykę, pierwszy raz Pan ją wyłączał, bo miała tak dużo błędów, że nie dało się tego słuchać? Oczywiście, że tak. Ale to nie na zasadzie może błędu, tylko też moje gusta są może już po latach pracy po prostu z muzyką w muzyce są takie, że jak słyszę coś, po prostu mi nie odpowiada, no to włączam jak najbardziej. Czasami zdarza mi się w ramach pokuty włączyć sobie jakieś radio z cyklu, prawda, takich nazwijmy to wiodących. W ramach pokuty słucham ich playlisty przez godzinę. Raz dlatego, żeby właśnie odbyć pokutę duchową, bo to ciężko czasami wysłuchać, no ale sobie robię taką pokutę. A drugi, no to żeby jednak wiedzieć, co powiedzmy się ludziom sugeruje w tych to wiodących radiach. No to może, muszę przyznać, że większości mi się to po prostu nie podoba. Ale w ramach pokuty można czasami tak posłuchać sobie przez godzinę. Natomiast no, są takie piosenki, które po prostu są źle zrobione według mnie, są nachalne, o tekście nie wspominając, bo to czasami jest tragedia, w ogóle się to nie trzyma niczego. No i wtedy tak, to jak najbardziej. Wolę zmienić stację,
albo po prostu włączyć sobie ulubione jakieś stacje radiowe, gdzie wiem, że jeśli nawet to nie jest jakiś, powiedzmy, gatunek, który jest mi najbliższy sercu, to tam na pewno będzie jakość zachowana. Wtedy sobie z przyjemnością słucham. A kto albo co ukształtowało pana gust muzyczny? Mój gust muzyczny ukształtowało moje życie. A były jakieś pewne sytuacje, czy tak wyszło? No, pewne sytuacje mnie zdefiniowały, dlatego że uczęszczając do szkoły muzycznej, też drugi stopień, Akademia Muzyczna, równocześnie robiąc jeszcze inne rzeczy z gitarą, no to chcąc, nie chcąc, ja miałem styczność po prostu z dobrą muzyką, z dobrze zrobioną i też byłem przyzwyczajony od najmłodszych lat do tego, że właśnie to ma być coś dobrze zrobione. Ale no cóż, myślę, to naprawdę całe życie po prostu mnie kształtuje. Ja w tym momencie też się otwieram na nowe cały czas gatunki i z jednej strony wiadomo, że streaming zabija artystów, ponieważ no, nie dostają za to pieniędzy albo dostają coś, co w zasadzie nie starczy na bułkę. Ale z drugiej strony daje to taki dostęp, że można posłuchać muzyków, artystów, jak zwał, bo to w tym momencie nie musimy tego klasyfikować. Nie jest może słowo tak ważne w tym momencie, tak? Że można posłuchać rzeczy, które wcześniej by po prostu do nas nie dotarły. Bo kiedyś było tylko radio i na płytę kompaktową trzeba było długo zbierać i jeszcze najlepiej jak wujek wyjeżdżał na koncert za granicę i wtedy z uzbieranych pieniędzy przywoził mi płytę. Jakąś moją kochaną, której nie można było dostać w Polsce. Nie było możliwości wysyłkowych, więc na ukochaną płytę czasami trzeba było czekać rok, a później jeszcze najchętniej wszyscy dookoła ją by chcieli sobie pożyczyć i posłuchać albo skopiować. Bo w tym momencie wystarczy tylko coś nacisnąć w komputerze, w komórce, na tablecie i ma się dostęp do wszystkiego. To jest wręcz niezrozumiałe dla moich uczniów, którzy mają kilka czy tam kilkanaście lat, że tak jest, bo oni w tym momencie sobie po prostu klikają w telefonie i słuchają czego chcą z całego świata i to jest dostępne. Ja się musiałem jeszcze o to starać, żeby posłuchać tego, co bym chciał. I wcale, nawet zamawiając jakąś płytę, ja nie wiedziałem, czy tam ta muzyka będzie tak dobra, czy tak przyjemna dla mnie, jakbym tego chciał. To była taka niewiadoma. Często znało się na przykład jedną piosenkę, która była singlem, ale cała reszta to wielka niewiadoma. W tym momencie można sobie przesłuchać całej płyty bezproblemowo i ewentualnie później można wybrać, czy się ją chce kupić, czy nie. Ja dalej zachęcam do tego, żeby kupować płyty. Nawet z takiego prostego względu, że w tym momencie słuchając w streamingu, tak naprawdę znamy tylko nazwę zespołu, nazwę piosenki. Nie ma czegoś takiego, że się otwiera okładkę, czyta się teksty, sprawdza się, gdzie to było nagrane, w jakim studiu, kto pracował, jacy muzycy byli zaproszeni. Ja potrafiłem słuchać płyty w kółko i po prostu uczyć się tekstów tych piosenek, analizować warstwę muzyczną. I to mnie też kształtowało, że właśnie takie analiza tych piosenek była głęboka i później one też zapadały na dłużej w pamięć niż tylko takie odtworzenie proste i w zasadzie skakanie. Z jednej strony, tak jak mówię, to jest wspaniałe, że można w streamingu posłuchać wielu artystów, ale z drugiej strony też później na tych playlistach sugerowanych skacze się po tym wszystkim i nie zagłębia się w muzykę i całą tą warstwę, taką tą otoczkę płyty, która jest fantastyczna, bo w tym momencie tak naprawdę nie widzimy okładki. Widzimy tylko jakąś maluteńką ikonkę. Nie możemy fizycznie położyć sobie tego na półkę, wrócić do tego. Także to też w pewien sposób... To jest dla mnie przykre bardzo tak naprawdę. Że w tym momencie wydanie płyty to jest w zasadzie kliknięcie w klawisz na komputerze. A kiedyś wydanie płyty to była niesamowite wydarzenie. To się czekało. Można było iść po autograf, trzeba było czekać w kolejce przed sklepem z płytami.
A teraz wydanie płyty, no to jest w zasadzie, no, pokazuje się powiadomienie na mailu. No i koniec, no. Klika się później enter i się słucha kawałek. Także, tak jak mówię, tutaj troszeczkę może odbiegłem od tematu, ale dlatego o tym mówię, bo to właśnie kształtuje takie słuchanie różnych wykonawców, ale też słuchanie nie na zasadzie włączenia sobie playlisty i przejścia po prostu z jednego miejsca z punktu A do punktu B i coś tam sobie leciało w słuchawkach, tylko rzeczywiście przeżywanie tego wszystkiego. To jest tak jak z obrazami, że można po prostu zobaczyć obrazek, jakąś reprodukcję w książce albo właśnie na ekranie komputera, tabletu i tak dalej. Można iść do muzeum i patrzeć się na ten obraz i zobaczyć, co tam w ogóle jest na tym obrazie tak naprawdę, zobaczyć gry świateł. Tak samo jest z muzyką. Słuchamy płyty, a później idziemy na koncert i choć niejednokrotnie jest tak, że słuchamy płyty, która jest znakomita, później idzie się na koncert i w zasadzie już nie brzmi tak dobrze. Ale można wtedy zobaczyć właśnie inne warstwy. Odbieranie na żywo muzyki. I to też kształtowało moje gusta muzyczne, właśnie słuchanie muzyki na żywo. I zarówno filharmonie, opery, teatry, jak i po prostu kluby muzyczne, hale sportowe, bo jeszcze nie było jakichś dobrych miejsc na jakieś duże koncerty, więc na przykład w sławetnej hali Wisły, która fantastycznie dudni, ale byłem na kilku świetnych koncertach i przeżywałem tę muzykę i to mnie kształtowało. To serdecznie polecam słuchanie muzyki na żywo, nie tylko z płyty. Pan powiedział dużo o dzieciństwie, to mam takie pytanie, czy rodzice pana są związane z muzyką? Tak, tak, moi rodzice są muzykami, dlatego muzyka towarzyszy mi od zawsze po prostu. Muzycy odbierają muzykę inaczej. Tego nie wiem, dlatego że jestem muzykiem, więc nie wiem, jak to jest odbierać muzykę nie będąc muzykiem po prostu. Mógłbym to tylko zaobserwować na innych, gdybym się na tym jakoś bardzo skupił. Myślę, że na pewno inaczej odbieramy. Tutaj nie ma cudów. My jesteśmy wykształceni pod tym, żeby przede wszystkim, żeby grać. Żeby dawać tę muzykę, a nie tylko po to, żeby ją odbierać. A inni ludzie, którzy nie są muzykami, po prostu my to dla nich też robimy. Ja nie wiem, jak to do końca jest z tym odbieraniem. Na pewno bardziej analizujemy po prostu muzykę. Uważa pan, że muzycy skupiają się na innych rzeczach niż osoby, które nie mają z tym związane? Myślę, że bardziej po prostu analizujemy tą całą warstwę muzyczną. A ludzie, którzy tylko mają się odbiorcami, patrzą się całościowo po prostu. Tak? Ja wcześniej tutaj wspominałem, żeby zagłębiać się w różne warstwy utworów, piosenek. Ja tak robię. Ale tak naprawdę nie wiem, jak robi to ktoś inny, kto nie jest muzykiem, bo ja po prostu nim nie jestem. Ja mogę mu tylko w pewien sposób coś sugerować swoim albo wykonywaniem muzyki, albo jakimś tam tworzeniem tego wszystkiego. Bo muzyka też jest pewnego rodzaju sugestią, prawda? To tak samo można by się zapytać, czy słyszę muzykę inaczej niż inni ludzie. Ja nie wiem, jak inni ludzie słyszą muzykę, bo ja nie mam ich, prawda, całego aparatu słuchowego. No ja nie wiem, jak oni to słyszą. Myślę, że tak naprawdę nawet teraz mój głos jest inaczej odbierany przez każdego z nas, prawda? A tego nie wiemy. Bo może można by to gdzieś zbadać w jakimś laboratorium. Pewnie jakieś badania ktoś tam kiedyś zrobił. Pewnie doktorat na ten temat napisał. Albo zrobił habilitację. No jest to ciekawe. Może do tego kiedyś też się jakoś odniosę. Szukania jakiejś nowej wiedzy. Ale nie wiem, jak to jest po prostu. A gdy pan słyszy nową piosenkę, to pan szuka tych błędów, czy po prostu nie, od razu zauważy? Nie, czy... absolutnie nie staram się. Zawsze staram się podchodzić do tego, do jakichś nowych piosenek, żeby poznać. A nie żeby krytykować i szukać błędów, bo to nie na tym polega. Ja nie jestem. Nawet myślę, że krytyk muzyczny, chociaż samo słowo już tak się nasuwa, że ma coś krytykować, to tak naprawdę chce posłuchać czegoś dobrego. A to, że później może słyszeć coś, co mu się podoba, czy nie podoba. Każdy ma też ten inny gust, prawda? To muzyczny, czy jakikolwiek inny. Absolutnie staram się zawsze podchodzić pozytywnie
idąc na koncert, chcę po prostu słuchać tego, co jest dobre. To nie, takie podchodzenie na zasadzie, no po co mam to? Ja nawet jak są jakieś egzaminy, czy słucham kogoś, jakieś przesłuchania, czy jeżeli jestem, to staram się zawsze słuchać tego, co jest dobre, a nie tego, co jest złe. A będąc na koncertach, muzyka panu pomaga odstresować się, czy wywołuje inne emocje, jak stres, czy co? Muzyka może wywołać u mnie każde emocje. No tak, ale podczas koncertów to raczej takie zaspokojenie się, czy co innego? Bo ja niejednokrotnie na koncertach przechodzę po prostu przez fazę przeróżnych po prostu stanów emocjonalnych, w zależności od tego, jakie dźwięki do mnie docierają po prostu. Więc to może być absolutnie, może być od stresu po totalną relaksację i uspokojenie. Nie powiem, że senność, ale być może czasami też była. I to nie ze względu na to, że ktoś po prostu grał jakoś nudno, tylko ze względu na to, że właśnie tak piękne dźwięki leciały ze sceny i to ukojenie. Ale to muzyka każda potrafi we mnie stany emocjonalne wywołać. Ja niejednokrotnie słucham muzyki i płaczę ze szczęścia po prostu. Bo tak mi się to podoba, albo po prostu te częstotliwości tak na mnie działają, że chwyta mnie to na tyle za serce, że płyną mi łzy radości po prostu, a nie smutku. Płakał kiedyś pan od smutku? Z piosenką? Tak. Oczywiście. Oczywiście, że tak. No to przecież... No nasze życie nie składa się, prawda, nie jest usłane różami, więc jak człowiek, to jest taka też zasada, że jak człowiek smutny, to jeszcze sobie później włącza właśnie smutne piosenki i się w tym wszystkim zapętla. Dobrze sobie później włączyć wesołą piosenkę albo jakąś energetyczną, ale to oczywiście. Ja przy muzyce się śmieję i potrafię sobie zatańczyć nawet sam ze sobą, po prostu tak mi się to podoba, też mogę sobie usiąść po prostu i zapłakać. No. A więcej pan płakał od smutnych piosenek, czy od radosnych? Nie, no od radosnych jak najbardziej. Ja wolę pozytywną energię. Także jak najbardziej tutaj więcej od... Jeżeli taka łza się pojawiła radości, to myślę, że to bardziej. Na pewno nie tych smutnych. Też się zdarzało. Oczywiście płynęła łezka przy jakiejś balladzie ślicznej. Jeszcze najczęściej związanej z jakimiś wspomnieniami. No to oczywiście, my jesteśmy ludźmi, mamy uczucia.